Dzień dobry, witajcie. My już w trasie. W ogóle zobaczcie, jak wygląda niebo przed nami. No takie mało zachęcające, bym powiedziała. Z ciekawych rzeczy, niebo prowadziło nas od razu na tą trasę bezpośrednio na Wrocław, tylko póki co kieruje nas na Poznań. Potem pewnie będziemy odbijać na Łódź w zasadzie, no. A potem będziemy pewnie odbijać na trasie. Muszę wam powiedzieć, że strasznie ciężko mi się dzisiaj wstawało, Andrzejkowi chyba też. Nie, bo ja byłem już rozbudzony, bo spać nie mogłem, bo było gorąco. No tak, strasznie ciepła noc znów dziś była, a no, wtedy się ciężko śpi. No, w każdym razie, my już jedziemy, pewnie odezwiemy się, jak dojedziemy na miejscu. Mam nadzieję, że będziemy na czas. Wstałam o godzinie 11.30, wyjechaliśmy oczywiście z zapasem, powinniśmy być na miejscu o 10.20. Oby tak było. Oby tak było, w razie czego będziemy się odzywać, a gdyby wszystko miało być w porządku, to widzimy się już na miejscu. Takie mamy warunki pogodowe do jazdy, słuchajcie, no ja nie mogę, ale też. Pogoda się uspokoiła, my już prawie dojeżdżamy, słuchajcie, zostało nam jakieś parę kilometrów. Za 10 minut powinniśmy być na miejscu, czyli pod szpitalem. Piękny most przed nami. Bardzo ładnie to wygląda. W ogóle śmiałam się do Andrzeja, że Wrocław przywitał nas koreczkiem. Ale to dlatego, że było zwężenie do jednego pasa na autostradzie. No, a tak jak widzicie, my już jesteśmy. Za 3 km. Także za chwilę pokażę wam, dokąd tu dokładnie przyjechaliśmy. My już dojechaliśmy, jestem przed szpitalem Euromedicare we Wrocławiu. To jest, nie pamiętam jak się nazywa ta ulica, coś na P. W każdym razie przyjechaliśmy, słuchajcie, dzisiaj mam konsultację, a w zasadzie wizytę po prostu u ginekologa, doktora Karmowskiego. Jest to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu endometriozy i osobiście wydaje mi się, że ja nie jestem na to chora. Natomiast zdarzyło mi się kiedyś, że lekarz właśnie powiedział mi, że mam endometrium na jajniku. Wcześniej też kiedyś lekarz zasugerował mi, że moje bardzo bolesne miesiączki mogą być wynikiem choroby. A ponieważ, no wiecie, chcielibyśmy prędzej czy później z Andrzejem pomyśleć o dziecku, to stwierdziłam, że umówię się na konsultację do tego lekarza, żeby potwierdził mi raz a dobrze, czy ja jestem zdrowa, czy ja jestem chora. Myślę, że jestem zdrowa, ale wiecie, dla swojego świętego spokoju chciałabym to usłyszeć od specjalisty. Także tak, resztę opowiem wam pewnie po wizycie. Witam się z wami, słuchajcie, już z mieszkania. Jestem po wizycie, już wszystko wiem. Najważniejsza informacja jest taka, że nie mam absolutnie ani jednego ogniska endometriozy, co bardzo mnie cieszy. Znaleźliśmy inną taką drobną przyczynę. Tak domniemamy, że co innego może być przyczyną tych moich bolesnych miesiączek. Nie będę wam mówić co takiego, bo w sensie mam tutaj kartę USG i tak dalej, ale to tak mi się wydaje bez znaczenia w tym momencie. Gdyby ktoś był ciekaw, to taka wizyta u doktora Karmowskiego kosztowała mnie 700 zł. Z Warszawy do Wrocławia w tą i z powrotem zrobiliśmy dzisiaj 650 km. Także trochę to trwało. Dostałam jakieś tam swoje zalecenia. Pan doktor zasugerował mi w ogóle, to ciekawe jeszcze, przy okazji badania na insulinooporność, bo coś tam swoim wprawnym okiem przyuważył. Także tak. Jeszcze czeka mnie jeszcze wizyta, no tylko to już wiecie, tutaj w Warszawie, u internisty. Umówiłam się na tą taką teleporadę po prostu. Poproszę lekarza, żeby mi wystawił skierowanie na badanie, które pokaże mi, czy tą insulinooporność mam, czy jej nie mam.
No i co? Ogólnie mogę wam powiedzieć, że wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pani na recepcji była świetna, pan doktor to już w ogóle jakby bardzo fajny człowiek, taki ma taki sposób bycia, który rozładowuje trochę napięcie, bo powiem wam, że ogólnie jakby ja jechałam tam z taką poczuciem, że ja pewnie jestem zdrowa, tylko po prostu chciałam się utwierdzić w tym przekonaniu, bo jak ktoś sobie poczytał o tej endometriozie, to ewidentnie ja tych objawów miałam za mało, ale ponieważ kiedyś lekarz gdzieś mi wspomniał o tym, że mam endometrium na jajniku i że coś takie i że niby trzeba to obserwować. Potem ten sam lekarz, jak byłam na kolejnej wizycie u niego i robił mi USG, to już tam, nie wiem, magicznie nic nie widział. No, jak chodziłam sobie do ginekologów różnych, takich, wiecie, trochę przypadkowych do tego, do którego był termin, to słyszałam różne rzeczy i stwierdziłam, że chcę pojechać do specjalisty, która się na tym po prostu zna i doskonale wie, czego ma szukać. Także tak, badanie wyglądało tak, że oczywiście mieliśmy taki wywiad medyczny, porozmawiałam sobie z panem doktorem, potem miałam USG, USG było dopochwowe, no i potem jeszcze pan doktor tak organoleptycznie sprawdził, czy żadnych guzków nigdzie nie wyczuwa, jest czyściuteńko, powiedział, że miednica pierwsza klasa, można rodzić dzieci. Trochę teraz żartuję, ale tak padło takie stwierdzenie, parafrazując. Także powiem wam, że bardzo jestem zadowolona, bo no właśnie, jeżeli macie jakieś podejrzenie tej choroby, w sensie, że macie taką obawę, że możecie ją mieć, a pójdziecie do ginekologa, który się na tym nie zna, to jest ogromna szansa na to, że on nie zauważy tego, co powinien zauważyć. Są takie przypadki w internecie, że dziewczyny były chore, miały już diagnozę od doktora Karłowskiego, były kwalifikowane do operacji, a ich i ginekolodzy w dalszym ciągu twierdzili, że tam żadnych guzów nie ma i że tej endometriozy nie ma, także trzeba bardzo uważać. Powiem wam, że cieszę się, bo właśnie zamiast latać od lekarza do lekarza, pojechałam w jedno konkretne miejsce do super specjalisty. Mam teraz taką 100% pewność, że nic mi nie dolega. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy w związku z tym, że nic mi na tym badaniu wyszło, żałuję wydania tych pieniędzy, to absolutnie nie. Nic nie jest istotniejsze od mojego poczucia spokoju. Także tak, mega się cieszę. Sam szpital Andrzej zauważył, że toaleta taka dostępna na korytarzu mogłaby być w troszeczkę lepszym stanie, w sensie to nie to, że coś się sypało, ale brakowało mydła, była mała, koedukacyjna, taka bardzo, bardzo ciasna. Natomiast jeżeli chodzi o gabinet i łazienkę, w której się przygotowujecie do badania, właśnie w gabinecie numer 7, tam absolutnie nie mam zastrzeżeń, było pełne wyposażenie, były kapcie, była ta spódniczka, były wszystkie środki czystości, był prysznic, można było się umyć, jeżeli ktoś miał potrzebę po trasie takiej, wiecie, jak ktoś jedzie z daleka, to jest istotne, żeby się odświeżyć, także naprawdę super. No i sam doktor, nie wiem, co mogłabym wam o nim powiedzieć, jeżeli ktoś jest z was zainteresowany, to polecam doktora Karmowskiego zaobserwować na Instagramie. W każdym razie jest to świetny specjalista, bardzo sympatyczny facet z poczuciem humoru. Także naprawdę bardzo jestem zadowolona z przebiegu tej wizyty. Teraz zrobię sobie jeszcze tą krzywą insulinową, tak się to nazywa chyba. I zobaczymy, czy ta insulinooporność mi wyjdzie. Naprawdę jestem zaintrygowana. Także tak. Tyle z gadania na temat wizyty we Wrocławiu. Wróciliśmy, jest godzina 16.40. Skoczymy zaraz na jakiś obiad, żeby już dzisiaj nic nie gotować, ale tak. Powiem wam, że lepiej mi na serduszku. Naprawdę. Polałam to po prostu sprawdzić. Także tak. My już, słuchajcie, w domu. Byliśmy w tym Semolino. Ale jakoś tak się zapomniałam, że nic wam nie nagrałam z tego, co jedliśmy, także to chyba znak, że ten film trzeba już kończyć. Bardzo wam dziękuję za tego vloga, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.